Być w Kazimierzu i nie usłyszeć kazimierskich organów to jak odwiedzić Kraków i przegapić hejnał z Wieży Mariackiej. Kazimierz przecież muzyką stoi i o muzyce porozmawiamy ze śpiewaczką operową Małgorzatą Walewską i Robertem Grudniem, kompozytorem i dyrektorem festiwalu organowego. Wspólnie nagrali płytę Farny, na której jest m.in. ten utwór. O tej płycie opowiada Małgorzata Walewska. Bardzo dużo utworów jest też organowych, wykonanych solo przez Roberta. Niektóre są to jego własne kompozycje. Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem talentu kompozytorskiego Roberta. A niektóre są też sławnymi utworami, tak jak Adagio Gemol Tommaso Albinoniego. Ombra Mai Fu z opery Xerxes Georgia Fryderyka Händla, też znane jako Largo. Poza tym parę jeszcze innych arii z oper Händla. Znajdą tutaj Państwo utwory Jana z Lubina. To są utwory XVI-wieczne, czyli komponowane w czasach, gdy właśnie kompozytorzy mieli do dyspozycji tylko taki aparat wykonawczy jak te organy. I właśnie w tych utworach mają Państwo szansę usłyszeć pełne brzmienie tego instrumentu, gdzie są wykorzystane też dzwoneczki, różne trąbki, naprawdę cuda, które tam można znaleźć w zakątkach tych przepięknych organów. Nagranie płyty nie było łatwe, nie odbywało się przecież w sterylnych, studyjnych warunkach. Najtrudniejszą sprawą do opanowania był fakt, że byłam bardzo oddalona od organisty, bo stałam przodem do ołtarza tuż przy wyjściu, bo to było miejsce, gdzie najlepiej brzmiał głos mieszający się z organami. To było utrudnieniem ze względu na to, że nie miałam kontaktu wzrokowego łatwego z organistą, no ale poradziliśmy sobie i z tym, mianowicie ja miałam zamontowaną kamerę i Robert miał monitor i widział, jak biorę oddech i ja oddech brałam gestykulując mocno rękami, żeby on widział, że tu jest oddech i należy zacząć grać. Jeszcze taki instrument, zwłaszcza jak organy, ma bardzo dużą bezwładność, czyli od momentu, kiedy Robert uderzy w klawisze, do momentu, kiedy dźwięk dojdzie do słuchacza, jest spore opóźnienie. No to były takie przeszkody, które były naprawdę trudnymi przeszkodami do pokonania, ale się udało, jak Państwo mają szansę sami ocenić na płycie Farny. Mieliśmy dużo szczęścia, bo akurat w czasie, kiedy nagrywaliśmy, nie latały żadne samoloty nad kościołem, nie odbywała się dyskoteka na placu, bo to są rzeczy, które niestety istotnie zaburzają nagranie. Złapałam 3 muchy, złapać muchę w kościele nie jest łatwo, także nie bzyczały nam muchy do mikrofonów. No warunki były, że tak powiem, idealne. Organy, które słychać na płycie, to najbardziej znane i jedne z najstarszych organów w Polsce. Pochodzą z kościoła Farnego w Kazimierzu. Ich twórcą był prawdopodobnie Szymon Liliusz. O tym niezwykłym instrumencie opowiada Robert Grudzień. Kościół, w którym mamy bezcenny skarb, jakim są właśnie zabytkowe organy z 1620 roku. Także instrument, który ma prawie 400 lat. I instrument, który rzeczywiście cieszy bardzo nie tylko melomanów, ale także wirtuozów gry organowej z Polski i z zagranicy. Mają 400 lat i mają się dobrze. Z tym, że problem jest taki też oczywiście z instrumentami, że trzeba tak jak podobnie jak fortepian, przed każdym koncertem się stroi, podobnie kosmetyka organów. Trzeba o nie systematycznie dbać i nie można po prostu, nie wiem, czekać wiele lat na przykład, bo później można takiego instrumentu nie pozbierać. Także to jest też taka no, skarbonka troszkę, prawda, która wymaga dużych pieniędzy w sensie dotacji różnych, ale po prostu trzeba systematycznie na takim instrumencie też koncertować, codziennie prawie na nim grać. I ważne są też te koncerty, bo muzycy, którzy przyjeżdżają, ćwiczą na tych instrumentach sporo, rozgrywają te instrumenty, prawda, i one też mają taką sprawność po prostu samą w sobie, samego ćwiczenia i samej tej pracy. Piękne organów, sznycerski kunszt można dostrzec gołym okiem. Samo ich oglądanie, nie tylko słuchanie, to już wielka przyjemność. Jak się wydobywa dźwięk? One są zbudowane w sposób bardzo prosty i na nich można grać również bez prądu. To jest bardzo ciekawe, że to jest duży instrument, który posiada dwie klawiatury, czyli dwa manuały, prawda? Dwie klawiatury, tak jak mówimy na fortepianie, na przykład jedną klawiaturę, bo tu jest troszkę krótsza, ale są dwie takie klawiatury. I jest też klawiatura nożna. To jest podobna klawiatura jak w fortepianie. Mniej więcej, tylko są dźwięki większe, no bo gramy tam nogami.
programie, ale podobna klawiatura. Barwy dźwięków wydobywamy w sposób naturalny i też mamy poprzez to, że to są organy typu mechanicznego, czyli w sposób mechaniczny wszystko tutaj pracuje, nie ma udoskonaleń żadnych w tym instrumencie, tych takich nowoczesnych, jak nie wiem, elektronika, jakieś tam, prawda, nie wiem, urządzenie pneumatyczne, to wszystko działa na zasadzie mechanicznej, czyli trzeba, prawda, różne cięgna, prawda, poruszać, uruchamiać, ale żeby na przykład grać, jeśli prądu nie ma w kościele, to można również grać, tylko potrzeba kalikanta, czyli taką osobę, kalikant to jest osoba, która doprowadza powietrze do miechów, czyli organy mają takie płuca, jak gdyby przepony, gdzie kalikant, czyli osoba pompując to powietrze, uzupełnia te miechy i jeśli prądu nie ma w kościele, to tak jak zresztą dawniej nie było prądu, prawda, przy świecach, spokojnie można było grać koncerty, a przede wszystkim na co dzień organista mógł pracować z ludem, prawda, akompaniując do śpiewów. Kazimierskie organy grają nie tylko w czasie kościelnych nabożeństw. Instrumentem można się zachwycić podczas letnich wieczorów muzycznych w soboty lipca i sierpnia o 19:30. Od 27 lat, także to już jest taka duża tradycja. I obok tych koncertów organowych, gdzie występują wirtuozi z Polski i z zagranicy, mamy także w ramach tych wieczorów muzycznych promocję młodych zawsze talentów, także wyszukujemy młodych ludzi, którzy specjalizują się w grze na organach. Zapraszamy najwybitniejszych artystów i od 27 lat w tym festiwalu między innymi jako goście, prawda, przy tym festiwalu występowali między innymi Jorge Zamfir, Leszek Możdżer, czy Poznańskie Słowiki z profesorem Stefanem Stuligroszem, czy Wiesław Hochman, czy Małgorzata Walewska, czy Konstanty Andrzej Kulka, czy też wielokrotnie Krzysztof Kolberger, który przez lata tutaj przyjeżdżał i swoimi pięknymi recytacjami, słowem, z akompaniamentem tych organów zabytkowych realizował projekty i wiele osób zabiega o to, aby tutaj wystąpić i młodych, i starszych, i z zagranicy. Chcą poznać, jak dawniej budowano instrumenty, jak one brzmią, jak na takim instrumencie się gra. No i lista taka jest dość długa, trzeba powiedzieć, osób, którzy chcieliby tu wystąpić. Nie ma jakichś niepokojących po prostu nacisków, no ale oczywiście ambicje są dość duże ludzi. Natomiast my mamy 9 koncertów i tutaj staramy się na przykład co roku, żeby na przykład jeden lub dwa koncerty, żeby były takie bardziej na przykład promujące młodych ludzi i tak dalej, no ale na przykład nie zrobimy 9 koncertów tego typu. Festiwal musi mieć różnorodność, no musi być coś bardzo ambitnego, musi być też koncert bardziej popularny, musi być też koncert na przykład dla publiczności takiej przeciętnej, prawda, która przyjdzie na przykład po raz pierwszy. Oto jak muzyczne letnie wieczory w Kazimierzu ocenia biorąca w nich udział śpiewaczka Małgorzata Walewska. Naprawdę jest pięknie, przede wszystkim taki klimat, oprócz wspaniałego miejsca i kościoła, który naturalnie jest taką naturalną salą koncertową, dlatego że ze względu na ten pogłos, oczywiście pogłos w różnych kościołach jest różny i ten w kościele farnym w Kazimierzu jest, że tak powiem, idealny, bo jest nie za duży i nie za mały, w związku z tym pomaga wokaliście śpiewać, słyszymy odbicia i to sprawia, że się śpiewa wygodnie. Wieczory muszą być klimatyczne, skoro są tacy, którzy planują w Kazimierzu randki z organową muzyką w tle. Robert Grudzień. Ostatnio mi napisał chłopiec, prawda? Tak mi się wydaje, bo to chyba dopiero rozpoczął studia, prawda, że poznał dziewczynę z Krakowa, no i ona interesuje się właśnie muzyką taką klasyczną. I on jej zaproponował, że jak będą tylko wakacje, prawda, to pojadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. No i ona się bardzo ucieszyła, no ale oczywiście chciała też posłuchać koncertów. No i on pyta mi już w kwietniu o taki ścisły ten program, co będzie w danym koncercie. Jemu chodziło o drugi weekend, na przykład soboty, prawda, że oni wtedy przyjadą tutaj do Kazimierza. I wtedy nawet ten termin muszę powiedzieć, że jeden z pierwszych terminów, który powstał tego festiwalu, który musiałem też określić, to był na życzenie publiczności, czyli na życzenie młodego człowieka, który przyjeżdżał do Kazimierza. Programu letnich wieczorów muzycznych szukajcie chociażby na stronach internetowych. My polecamy zwłaszcza koncert 27 sierpnia, kiedy to będzie można usłyszeć Małgorzatę Walewską i akompaniującego jej na organach Roberta Grudnia. A za tydzień polsko-żydowska koegzystencja w Kazimierzu Dolnym i zapowiedź festiwalu klezmerskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Twój pomysł, europejskie pieniądze.